Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie 2. Nawet nie wiecie moi drodzy, nie wiecie, nie rozumiecie tego, ile poświęcenia trzeba tutaj było włożyć, żeby nagrać ten odcinek. Prawda panowie? Prawda, prawda. Nie mam nic do dodania. Gramy sobie na Minas Tirith. Stwierdziłem, zagramy sobie na oryginalnej mapie Minas Tirith 1 na 3. Jak widzicie, jest dwóch graczy. Dlaczego dwóch? Bo już nikt nie gra w Bosia, to po pierwsze. A jak już znajdzie się jakiś głupi delikwent, który chce grać w Bosia, to nie umie zainstalować Bosia, nie umie po prostu obsługiwać Game Rangera czy czegokolwiek i po prostu nie da się w tę grę już grać, te multi. Grają już tylko prosi, z którymi nie ma sensu grać, no bo wiadomo, że mnie rozdupcą w 3 sekundy. Więc jeśli chodzi o granie w Bosia, to naprawdę jest takie poświęcenie, którego nie rozumiecie, byczki. Nie rozumiecie, byczki. A i tak łapki w górę nie zostawicie, bo tak jest z was, byczki. Dobra, w każdym razie. Jest obrona Minas Tirith. Czy to się obroni? Nie. Półtorej godziny czekaliśmy, żeby to nagrać. Półtorej godziny od momentu, kiedy powiedzieliśmy, że się spotykamy, żeby to nagrać. Dopiero teraz to nagrywam. Półtorej, rozumiecie? Nawet więcej. Godzina 40. Kurde, dobra. Dobry start. Zaczynamy, panowie. Teraz Ktula powinna nie połączyć albo coś i już... Powinniśmy być weseli. Dobra, działa, przynajmniej mi. Jestem przed Red Foxem, co jest? Lepszy komputer. O, jednak nie. Ha, fety. Dobra, czy gramy ludzie kontra Mordor? Oczywiście, panowie nie mogą robić Balrogów, mogą robić jednego Gronda. I w zasadzie to tyle. Ja mam 2500 na start, a wy ile? 1000. No dobra, to... Bo zamki mają więcej automatycznie. Jak się w to grało? No jak się w to grało, nie? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, jak się w to grało. Dobra, idę cię podglądać. O nie, zboczeń. Dobra, robimy Boromira, bo jest, gramy nie lorowo. Będzie Boromir tutaj siedział, prawda? Co ja podglądujesz w zboczeńcu jeden? No i to też jest nie lorowo. Sauron ma dwa oczka, nie jeden. No cóż, w sumie na Gandalfa zrobimy może kiedyś. A, bo my tutaj jeszcze mamy tę wieżyczkę. Czy mamy jeszcze jakieś rzeczy tutaj? Mam przejęte. O, mogę robić w sumie tych elfickich wojowników. A zrobię sobie jeden oddział na start. Dobra. No muzyczkę wyłączyłem z odcuś pierścieni, wiadomo, bo to by zarabianka nie było, więc albo coś tam wam podłożę, albo będzie tutaj głucha cisza. Ale komu to przeszkadza, prawda? Boś jest, byczki, boś! Boś! A wy dalej będziecie mówili, że Lutel za rzadko nagrywa Bosia, albo że Lutel nie gra z widzami. A jak był streamek z Bosia, to też ciężko było znaleźć ludzi do grania. Zamykam te bramy, kurde. Ten odcinek, po tym co się wydarzyło, to jest po prostu będzie narzekanie na widzów i na wszystko, co z wami związane, więc... Trzymajcie się za poślady, byczki. Będzie wyzywane w tym odcinku i to ostro. A, bo tutaj jeszcze mogę robić trebusze. O właśnie, trebusze. Boromir, chodź, Boromir. Nie warto tych trebuszy robić, wiesz, nie warto. Właśnie warto. Może tajne wyjście se zrobimy. O. A mi jakiś jeden goblin strzela w moją rzeźnię i zniszczy ją za 5 milionów lat, ale ja ciągle widzę powiadomienie, że jest strzelona. No strzelają. Trzeba bronić, kurde, co ty nie dbasz o swoich orków. Czy ja powinienem wychodzić? A wyjdę sobie z jedną farmą na zewnątrz. Co złego może się stać? Dobrze, że nam to mówisz, co nie? Gdule zwierzaku, bierz go. Ale zapraszamy na Discorda, moi drodzy. Jak szukacie kogoś do grania w Bosia, to zapraszamy na Discorda. Może kiedy znajdziecie. Nie, ale to tak działa niestety. Tak samo jest już z kozakami, zauważyłem. Że jeśli ja nie nagrywam albo nie streamuję Bosia czy kozaków, to już nikt to nie gra. Nagle Lutel wrzuci film, czy odpali streama z kozaków czy z Bosia i nagle ludzie przez kolejny tydzień grają w tę grę. A później znowu oni zapominają. Proszę mnie tutaj nie podglądać, zboczeńcu jeden. Proszę twoich uczników. Ty, co ten gościu tu hoduje? Nie no dobra, nic złego raczej nie hoduje. Panie Boromirze, zapraszamy do wyjścia. Ty, byczku, w sumie tutaj zrobisz nam studnię. Soldier of Battalion. Dobra, tu będą łucznicy. A to w sumie 1000 za trebusz? No dobra, niech będzie. Zobaczymy, co tam się u was będzie przykre, kto wygra. Chociaż ta mapa i tak jest niezbalansowana 1 na 3, a więc może lepiej, że gramy 2 na 1. Prawda?
To Cthulhu, gdzie masz tego goblinki? To ja ci pomogę, Cthulhu. Nie, one są na samej północy, proszę mnie zostawić w spokoju. Ale ja idę na goblinki, doświadczenie sobie pozbier. Jezus, jacy ci łucznicy mają zasięg ogromniasty. Ej, to jest do rozwalenia? Chyba nie. Panie Boromirze, pan napierdzielusz, napierdzielusz. Bardzo dobrze. Na razie zamkniemy, bo jeszcze jakiś troll mi tu wejdzie czy coś, będzie przyps. Ale ci elficcy są naprawdę bykowi. O, widzę coś zielonego. Nie, to nie ja, naprawdę, to jakiś tam masz. Rzeźnia Cthulhu, dobra, patrz Cthulhu. Olewam ci rzeźnię, bo i takie, że to muszę zniszczyć. White Wolf próbuje trolle robi. No i tak, dawaj trolla, biczku. Tutaj jeszcze coś jest, to tu sobie podejdziemy. To jest farma, która skautuje, tak na dobrą sprawę. A z tej strony mam jakąś karczmę? Też mamy. Ale to taka hejsowa. O nie, coś przyszło do mnie. Aaaa! Bardzo zły człowiek! Bardzo zły człowiek przyszedł. Kurde, Boromirku! Jak on go przewrócił? No bo to jest Boromir! Kurde, co ty żeś się myślał? Jak Boromir czaśnie, to nie ma co zbierać. Boromir wbija jej poziom. Dobra, klepać tam. Boże, zapomniałem, że tutaj prawie przyjść trzeba, jak cię Move A robi. Move A, tak przyjdzie. Gondor, Whitecroft. Gdzie ty jesteś? Ja nie jestem Gondor. O nie. No panie Boromir, pan stoi jak taka pupka, nic nie robi. Dobra, wiecie co? To był bardzo zły pomysł, uciekamy stąd. No przynajmniej wiem, gdzie mam trebusze robić. I tu w sumie trzaśniemy trebusz. Nie, no dobra, trzeba więcej farm robić, bo tu będzie przyps. Chodźcie, byczki. Zapraszamy tu. Panie Boromirzu! O, dobrze, uwaga! Uwaga! O! Czekajcie stamtąd. No ty frajerzy. O, dobrze, jeden przeżył. Otwieraj bramy. A drugi też tu przeżył. O nie, widzę czarne rzeczy na minimapie. Dobra, trzeba porobić jeszcze tych panów. Tych trzeba było robić. A co tam jest? A, czerwony jesteś, Whitefox, dobra. Ty chyba jeszcze towarzysza. Ja wolę. I ja wolę. A nie, to nie ta strona. Dobra, a farmy u góry? Nie za bardzo się da u góry, chociaż tu by się dało. A, 45, lepszy to niż nic, myślę. Posąg jeszcze tu trześniemy. O, dobra. No i nam się armia pięknie powiększa. Panie Gitulu, nie mam pieniędzy. A ja też troszkę widzę. No ja mam, ale nikomu nie dam. Co no wy tu przychodzicie. Nie będę płacił na orków. Dobra. Nie? Big brain. Wojownicy orków praktycznie nic nie kosztują. Ej no, tylko że też nic ci tutaj nie zrobią ostatecznie. Tylko umrą. Ty tam zaraz umrzesz, Cthulhu. Bo ja wiesz, że twój budowniczy umiera, White Fox? U góry? Czy to jest Cthulhu? Mój. To Cthulhu. Czerwony, czerwony kolor zobaczyłem właściwie ja na ja tu już mam, wiesz, ja tu drugą twierdzę buduję i wieżyczki, nie? Drugą twierdzę. Ty tylko dwie masz, White Fox? Ja już pięć tutaj budowałem. Tak, i towarzysze tam bijesz. Tak. No. O, ty naprawdę idziesz w troll, o ty świnio. Ja idę we wszystko. Dupa, bo te same trolle szły pewnie zaraz. A ty cwaniaczku. Ze mną takie numery? Nie, do mnie szczela. Tu chyba jeszcze będą jakieś gobliny? Nie. Są jeszcze jakieś gobliny na mapie? Są tylko dla nas niestety. No ja wiem, że dla was, ale tylko ja tylko dla zarządu, panie Areczku. I tak zabrałem. O, tutaj coś się zniszczy. Nie, dobra, nie zniszczy. Nie zniszczy. Brama zamknięta, bardzo dobrze. Prosimy tu wieżyczkę. Czy to już masz północy strzały, White Fox? Tak, odskocz. To jest bardzo zła informacja. O, ale Boromir ma bardzo dobrą informację. Byczki tu? Ja też mam bardzo dobrą informację. Ja też. Zginiesz. Zanim, dobra, podleczyć trochę. Klep. No kurde, panowie! Jakie pipki jesteście, to tak nie biegajcie naokoło, no. Boromirze, rób coś. Boromirzu jeden. No, zabijcie to. To chociaż zabijcie. Dobra,
Dobra, ja wracam. No wracaj, wracaj, nie pojawia się tu więcej. Dawaj. Mordor ma leczenie? No, Gondor ma leczenie, czemu ma nie mieć? Co to za? Mordor. A Mordor? W tym, nie wiem, w sumie w 1.09 ma. Zadychę, no. Ale chodzi mi, że w fortecy to też. Tam gdzie lawa? Tak, tak. Czy robisz to? Ktul! Mikrofon do buzi. Okej, dobra, już lepiej? O. Instantowo przywołany do porządku. Dobra. W każdym razie. Czy to będzie Minas Tirith, które wyjdzie z... Znaczy, czy będzie Armia Gondoru, która wyjdzie z Minas Tirith i to obroni? Ale się przekonamy. Nie. Korci mnie, żebym jeszcze więcej tutaj powychodził i farm porobił, ale to już będzie za łatwe do niszczenia dla was. Zapraszam. No właśnie nie. Kurde, ja chcę kliknąć bramę. Pany. No. Otwierać tę bramę. Dobra. Tak, wychodzimy. Otwierać bramy, tak! Otwierać bramy! No dawaj, dawaj, cwaniaczku, no chodź. Zobaczymy, co potrafisz. Jeden oddział sobie zostawimy. To ja zamknę bramę! Otworzyć wrota! Co to ma być? Kurde, tam mnie nie stać na takie rzeczy. Trochę niedobrze. Dobry. O nie, troll! Troll jest w lochach! O, fuck. Troll! Zniszczyć te trebusze. Troll! Byczki... O, wy tak sobie giniecie, głupio. Ja masz łuczników, halo. Nie mam łuczników, znaczy mam. Jeden trebus zniszczony, odbrzuż kolejny. Nie, 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 panie. Proszę mi nie napierdzielać z gospodarki, halo. Panie White Foxie, nie! Piu, 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 piu. No co za grube trolle? Chyba ci murburze, w ogóle. Co jest? No ale ten mur traci dużo ma życia. Tak, otworzył bramę, tak, dzień dobry! To no, dawaj. Dawaj, teraz zamkniemy akurat jak trochę wejdzie. O, dobrze, 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 chodź, 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 chodź. Leciał tam, nie mogę. Kto? O, nie, trolla mi zniszczył. Czy ty żeś, o ty frajerze, uciekł. Uciekamy stąd. No jak śmiał mi trolla zniszczyć, nie mogę. O nie, Boromir jest poza murami. Boromirze, nie! Ej, nie mogę Gronda robić. Co wy robicie, kurde byczki? Usunęli Gronda. Nie, Grond jest, tylko musi trzeci poziom zrobić. Aha, dobra, bo on się nie usunęli. No już chciał krzyczeć, że usunęli. Dobra, ja mam mało pieniędzy. Przyznaję bez bicia. Nie jest nic dobrego, ponieważ... Ja mam mało pieniędzy i dużą kolejkę ustawiam. A tu jeszcze mam panu. Chodźcie tu. Ja dużej kolejki nie mam. Zatem ja nie stawiam. Dobra, ale już mi przeszło, spokojnie moi. Już mi przeszło, już nie jestem zdenerwowany. Ale z Pradunem, pamiętajcie, jak znacie kogoś takiego jak Pradun, to z nim się już nic nie gra na multi. Nie, nie, nie umawiajcie się z nim na granie w gry. No, ten pan, te, panie trebuszu, nie. No tylko, że ty masz w sumie zapomniałem, wy porobicie katapulty i będzie GG, bo te katapulty Mordoru to mają taki zasięg, że ja pierdziulę. A, to piu, prawda. Piu. Mało zbalansowana jednostka. Gdzie moi łucznicy biegną? Kazałem wam... Co te łuczniki robią? Na mury mieliście wejść. W sumie? Postawa utrzymania terenu zaraz będzie normalnie. Tylko wejdźcie na mury. Katapulty Mordoru. Już powiedziałem o tym, już we mnie walą. Te... Tjej, to jest problem. To jest problem. Ale jakoś sobie damy radę, mam nadzieję. Tu u góry się nie da nic robić, te? No niestety. Ma to sens. W sensie, no nie ma to sensu, ale ma. Wiadomo o co chodzi. Jeszcze to ulepszenie. Nie, no dupa. Nie ma sensu siedzieć. Muszę wyjść. Ale dwóch na jednego to banda łysego, czy jak to tam się mówi. Coś się rozwaliło. Moja wieżyczka piękna. Dobra, dupa, ja stwierdzam, że jolo. Ja stwierdzam, że jestem potężny. Dobra. Nie jestem. Żartowałem, nie jestem potężny.
Jak zwątpił od razu. Proszę mnie nie oglądać. Brama zamknięta. Nikt nie wejdzie. No, idą do mnie, złodzieje. Cichaj tam, Ktul. Do ciebie to nikt nie idzie. Jezu, co to... Co to za armia na Gdula nęka? No. Wy jeszcze 15... O nie, katapulta. A, trzeba katapultę zniszczyć. Kawalerię trzeba było porobić. No cóż. Ej, w sumie... Wam mogę wrzucić też pancerz lepszy. Poprosimy, dawaj. Nie przestawaj. Boromirku. Wal. Jednostki są oporne, masakra. Dobra. No, trollom niestety te strzały za wiele nie robią. To jest poważny problem. Dawaj! Ten król na zguli najgorszy. Ale żeby ze mną przegrywać? Jeszcze nie przegrywam, król. No żeś trolle porobił. Z trollami wygrać to nie jest takie proste zadanko. Zostaw mi Boromira w spokoju. Dobra, podleczyłem tutaj co mogłem. Nie jest dobra sytuacja. Uciekamy jednak. Dobra, troll zabity. Wycofujemy się. Tutaj nas nie chcą jednak. Więcej tych panów trzeba porobić. Tylko, że tutaj coś... Nie, wieża obleśnicza. Spalić tę wieżę obleśniczą. Nie! Wchodzimy do mury! O nie. Zabić to. Zabić to. Ile ich tam wlazło? Przełączyć się. Napierdzielać. Grube wieże obleśniczą. No nie, jak te... Ale jak te trolle się po prostu przebijają w 3 sekundy, nie? To jest... Gdzie ten troll biegnie? Pan poleciał pod troll. Panie trollu, nie, co pan robisz? Uciekaj stąd, panie trollu, nie! Nie, bo się zniszczy. Nie, naprawić bramę. 1500 kosztuje naprawa bramy. O, przyszli panowie, dobrze. Pancerze dostaje się lepsze, ale zgięcie za 3 sekundy. Jak to się zalało? Jak to się tak zalało? Góra, tu powinna być brama. Znaczy, to w tych lepszych wersjach tu jest brama, z tego co się nie mylę. O, troll zabity. Tyle dobrego. Boże, czerwono się zrobiło w moim Minas Tirith. Gdzie jest mój Boromir? Boromir klepie trolle. O mój Boże. Tutaj sobie zabijemy co nieco. Boromirze... Nie, moja bardzo piękna armia, nie, co nie się ma. Z nią stało? No nie ma. Czekaj, ja tu zrobię zara bohatera, który to obroni. Boże, Faramir, chodź. Niszczyć! Tak! Bo Boromir ginie. Nie! Czemu to tak łatwo się niszczy? Ja pierdziuję, ja myślałem, że to chociaż trochę potrzyma tam. Nie, to dobra, nie będę tego kończył jeszcze. Nie no, może szkodzić, ale no, ja myślałem, że ta wieżyczka mimo wszystko wytrzyma trochę, a nie, że łucznicy zwykli są w stanie tak łatwo... Przecież fortecy by tak normalnie tak szybko nie zniszczyli ci łucznicy. Co to ma być? Co to ma być? To jest sukiła i mogiła. I mam budowniczego jednego, który ucieka. Przed... A nie tutaj... To... Nie, tu się nie da zbudować nic. Sowieckie elfy. Ej, dupa. Czy mapa niezbalansowana? Koniec tematu. Tutaj jeszcze elfy bronią. Znaczy to jest jedyny problem bossia, jaki moim zdaniem jest. Ciężko grać mapy, gdzie jedna strona się broni, bo... no bo katapulty właśnie Mordorze mają strasznie duży zasięg. Wyjątkiem jest Helmowy Jar. Bo tam są w sumie... Przewaga wysokości robi robotę. Ale balisty, bo tam Isengard mimo wszystko, jak tam pamiętam, kiedyś grałem, robił balisty, to i tak potrafił nieźle strzelać mimo wszystko. Ale może być. No ale cóż, 1,5 godziny czekania, żeby nagrać ten pojedynek. A wy i tak tego nie uszanujecie, grube wulwy. Znaczy, troszeczkę liczyłem, się obroni, że ten król się nie wbije, tak bo już Gronda robiłem. No ja ale też Grond to tym bardziej by to rozwalił w 3 sekundy i byłoby po problemie. No cóż, kiedy kolejny odcinek z Basia ktoś zapyta, Ktul, ty na pewno znasz odpowiedź na to pytanie. Chyba nigdy, ale mam nadzieję, że nie. No, także... No to właśnie skazałeś wszystkich fan Bosia na materiał. Pogratulujcie. Widzisz, Bryszki. 2 godziny, materiał mający tam pi razy G 20 minut.
To jak to nie zasługuje na łapki w górę, to ja nie wiem, co zasługuje na łapki w górę. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dziękuję panowie, że wam boś działa i nie macie żadnych problemów i potraficie takie rzeczy ogarnąć przed umówionym spotkaniem. I cóż, widzimy się w kolejnym materiale, nie z Bosia. Żegnam państwa uroczyście, możecie się pożegnać. Pa, pa wszystkim. Swoją drogą wina towarzysza. Trzymajcie się.